Nowogardzie, a może w Naugard, zniszczono jeden z obelisków, pomników przypominających historię tego miasta. Pamiętacie Państwo talibów? Kiedyś oskarżano ten ruch o to, że burzy pomniki. Pomniki, obiekty zabytkowe. Cały świat obiegły takie zdjęcia. Zdjęcia i materiały filmowe pokazujące, jak talibowie cieszą się z obalenia kolejnego posągu Buddy. Czy mamy w Polsce swoich talibów? A może mamy jeszcze kogoś gorszego? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Dzień dobry Państwu, witam Was. Ja, Mateusz Piskorski, kanał Wbrew Cenzurze i program, cotygodniowy program Geomat. Na wstępie tradycyjnie trochę może do znudzenia, przepraszam, ale jak zwykle apeluję o subskrybowanie naszego kanału. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili oczywiście, polecanie tego kanału i udział w tworzeniu tego kanału. Bo jak się za chwilę Państwo przekonacie, Wbrew Cenzurze jest również pewną formułą dziennikarstwa obywatelskiego. I to dzięki Wam. Dzięki coraz większej liczbie naszych widzów udaje nam się pozyskać arcyciekawe materiały z każdego niemal zakątka Polski, no ale też i czasem z poza naszych granic. Ale przejdźmy do dzisiejszego tematu krótkich rozważań. Już na wstępie proszę Was o komentarze, o opinie. 22 lipca na mojej rodzinnej ziemi, ziemi zachodniopomorskiej. Pewnie część widzów też stamtąd pochodzi, pewnie nas oglądacie również z województwa zachodniopomorskiego. Miał miejsce akt usankcjonowanego prawnie, usankcjonowanego również powagą obecnych tam urzędników, dygnitarzy, wandalizmu. Wandalizmu jednego z istotnych miejsc pamięci, pomnika kombatantów RP, tak nazywał się właśnie ten pomnik. Pomnik ten powstał w roku 1972 i miał przypominać najistotniejsze elementy tożsamości tego, co my określamy, co Polacy określają mianem ziem odzyskanych. Fragmenty historii słowiańskiej to miały symbolizować postaci wojów piastowskich i fragmenty krwawej, tragicznej, ale jednocześnie przywracającej nam tę ziemię historii roku 1945, kiedy to wojska radzieckie wespół z pierwszą armią Wojska Polskiego zdobyły miasto Nowogard, wcześniej znane jako Naugard. Liczba mieszkańców tego wspaniałego miasteczka w powiecie goleniowskim rosła dynamicznie właśnie po roku 1945. Notabene spadać zaczęła dopiero po upadku Polski Ludowej. W Nowogardzie w roku 1990 mieszkało dwukrotnie więcej mieszkańców niż w roku 1939, ostatnim roku przed wojną, gdy Naugard wówczas należał do III Rzeszy. 22 lipca 2024 roku przed pomnikiem znanym od roku 1995, przemianowanym na pomnik kombatantów RP, pomnikiem ze wspomnianymi wojami i żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zdobywali Nowogard i okolice, których ponad 60 zginęło w walkach o Nowogard i okoliczne miejscowości w roku 1945. Otóż przed tym pomnikiem odbył się makabryczny sabat. Sabat ludzi dzikich, nieokrzesanych, sabat ludzi nie dysponujących minimalnym nawet poziomem nie tylko kultury, ale i ludzkich uczuć. Ludzie ci reprezentowali przede wszystkim instytucję, która dokonuje zbrodni na polskiej historii najnowszej. Instytut Pamięci Narodowej.
na czele z szefem tej historycznej policji i prokuratury w jednym, niejakim Karolem Nawrockim. Obok niego stał przedstawiciel owej instytucji na województwo zachodniopomorskie, szef jej oddziału w Szczecinie, Krzysztof Męciński. Prawdziwymi gwiazdami byli jednak przedstawiciele partii do niedawna jeszcze rządzącej, Prawa i Sprawiedliwości. To oni właśnie stanęli w pierwszym szeregu depolonizatorów, tych, którzy niszczą polskość w sferze na razie symbolicznej naszych polskich ziem zachodnich. To oni stanęli w pierwszym szeregu tych, którzy doprowadzić mogą w przyszłości do utraty owych ziem zachodnich, przynajmniej w sensie tożsamościowym. To oni tym samym są owymi depolonizatorami z ustami pełnymi haseł patriotycznych, z ustami pełnymi miłości fałszywej jakże do ojczyzny, na czele z odmurzonymi chyba nieco radykałami typu niejakiego Mateckiego, parlamentarzysty pochodzącego ze Szczecina, ale chyba kompletnie nie znającego historii polskich ziem zachodnich. Ci ludzie zebrali się tam na sabat. Popatrzmy na obrazki. Popatrzcie Państwo wyraźnie. Popatrzcie Państwo z uwagą. Popatrzcie Państwo na te twarze. Popatrzcie Państwo na twarze tych, którzy cieszą się z tego, że runął pomnik niszczony buldożerem. Którzy cieszą się z tego, że niszczony i kuty jest piastowski orzeł. Będący dla nas wszystkich, mogłoby się wydawać, tak, wszystkich Polaków, jednym z najistotniejszych symboli. Popatrzcie na twarze cieszących się barbarzyńców, zakładających kaski, odgrywających gierojów, walczących za pomocą wynajętej koparki z polską historią i tożsamością. Obrazki, które tutaj widzicie, to właśnie przykład tego, o czym mówiłem dzisiaj na wstępie. Przykład dziennikarstwa obywatelskiego. Nasza ekipa Wbrew Cenzurze, nie dojechała tego dnia do Nowogardu z różnych przyczyn, ale był tam nasz widz z województwa zachodniopomorskiego. I to dzięki niemu oglądacie te wstrząsające sceny. Sceny to te kręcone pod całkowicie innym kątem, heroizujące głównych bohaterów owego bydlęcego sabatu. Można było oglądać też na falach telewizji Republika, no, obecnego TVP, który przeniósł się dziś i działa pod szyldem TV Republika. Nie pokazywały one jednak wszystkiego. Nie pokazywały one jednak tych kadrów, tych ujęć, które widzicie dzięki naszemu widzowi, któremu z tego miejsca jeszcze raz chcielibyśmy z całego serca za ten materiał podziękować. Proszę Państwa, niestety trochę będzie to uwaga osobista. W gronie uczestników owego bydlęcego sabatu w Nowogardzie 22 lipca był również burmistrz. Nowo, niedawno wybrany burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr. Dziwię się Michałowi. Znam Michała. Michał Wiatr przychodził do mnie w dawnych czasach. Zakładał biało-czerwony krawat. Tak, krawat samoobrony. Burmistrz Nowogardu obecny, próbujący przypodobać się z nieznanych mi przyczyn politykom Prawa i Sprawiedliwości i IPN-owskiej Policji Historycznej, był kiedyś działaczem samoobrony. Był też studentem politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, którą ja ukończyłem i gdzie później pracowałem jako nauczyciel akademicki. Wstyd, Michale. Wstyd, Michale, nie uczyłeś się ani od Andrzeja Lepera, nie słuchałeś tego, co Andrzej Leper i samoobrona mówili o historii. Nie słuchałeś pewnie też zbyt uważnie wykładów znakomitych profesorów, z którymi miałeś okazję przecież mieć zajęcia w Instytucie Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo mi przykro, gdy widzę znajomą twarz wśród tego rodzaju barbarzyńców. Proszę Państwa, ogarnął mnie ogromny żal. Nie tylko dlatego, że był tam znany mi Michał Wiatr, ale również dlatego, że nie było tam nas, większą grupą.
Chciałbym bardzo, abyście sygnalizowali wszelkie planowane akcje wandali z IPN-u, z innych formacji tego rodzaju, abyśmy mogli wspólnie w ramach obywatelskiego, pokojowego protestu, może nawet biernego oporu, bronić naszej tożsamości, bronić naszej pamięci przed ludźmi, przy których talibowie są chyba całkiem kulturalnym i znającym savoir-vivre ugrupowaniem. Chciałbym, żebyście informowali nas o każdym przypadku zbliżającym się, planowanym przypadku barbarzyństwa. Niewiele już zostało mi z pamięci, ale wspomniany tutaj Matecki, tak, ta gwiazda nowego pokolenia polityków pisowskich, czy około pisowskich, ziobrowskich, już zapowiada, że trzeba zniszczyć jeszcze co najmniej kilka pomników w województwie zachodniopomorskim. Pilnujmy wspólnie tych pomników. Bo pilnując tych pomników, pilnujemy naszej własnej polskiej tożsamości. Pilnujemy prawdziwej historii polskich ziem odzyskanych. Czekam na wasze głosy, ale też informacje, również te niepokojące, które dotyczą tej naszej właśnie historycznej pamięci i przestrzeni symbolicznej, w której wszyscy żyjemy. Dziękuję na dziś za uwagę. Żegna się z Państwem Mateusz Piskorski, zapraszając jednocześnie na inne nasze programy. Już jutro, w sobotę o godzinie 19:00, premierowe wydanie, kolejny premierowy odcinek raportu z frontów Ekstra na temat dość ciekawy, bo o zjawiskach takiego zoologicznego nacjonalizmu za naszą południowo-wschodnią granicą. Nie będę zdradzał więcej szczegółów. Zapraszam, oglądajcie nas jutro. Do zobaczenia.